Marzec okazał się najlepszym miesiącem na rynku kredytowym od początku roku. Polacy kupują na raty więcej i za coraz wyższe kwoty. Jak wskazują statystyki Biura Informacji Kredytowej, w marcu banki udzieliły o ponad 50% więcej wszystkich rodzajów kredytów i na wyższe kwoty niż w roku ubiegłym. Marzec jest niewątpliwie najlepszym miesiącem w tym roku na rynku kredytów dla gospodarstw domowych. Odnotowaliśmy bowiem bardzo wysokie dodatnie dynamiki właśnie w marcu, właściwie we wszystkich produktach kredytowych, od kredytów mieszkaniowych, poprzez kredyty ratalne, aż do kart kredytowych. I co ciekawe, te wzrosty dotyczą zarówno ujęcia liczbowego, czyli liczby udzielonych kredytów przez banki, jak i samej wartości akcji kredytowej. Zdaniem głównego analityka BIK, doktora Waldemara Rogowskiego, to zasługa między innymi niskich stóp procentowych i przesunięcia popytu z usług, które wciąż są zamrożone, na dobra trwałego użytku. Zakupom na raty sprzyja obecnie środowisko ultra niskich stóp procentowych, które właśnie z jednej strony zachęcają do zaciągania kredytów ratalnych, których roczna rzeczywista stopa oprocentowania, czyli słynne RSSO, często wynosi 0%. A to oznacza, że kredyty udzielane są za darmo. Z drugiej strony niskie stopy zachęcają Polaków do trzymania oszczędności na depozytach bankowych, a przez to skłaniają do większej konsumpcji. Niewątpliwie przyczyną tego jest epidemia koronawirusa, jednak Biuro Informacji Kredytowej już prognozuje, że w drugim półroczu po odmrożeniu gospodarki akcje kredytowe nadal będą rosnąć.